Cześć, witam z kolejnym filmie na moim kanale. W dzisiejszym wideo chciałabym Wam pokazać moje absolutnie ulubione kosmetyki do pielęgnacji. Film ten powstał we współpracy z drogerią internetową Ezebra, gdzie możecie dostać mnóstwo, naprawdę mnóstwo kosmetyków nie tylko do pielęgnacji w bardzo okazyjnych cenach. Zdecydowanie opłaca się po prostu robić tam zakupy. A ja w dzisiejszym filmie chciałabym pokazać Wam to, co sprawdziło się u mnie zdecydowanie najlepiej. Także nie ma co przedłużać, zaczynamy. I pierwszą rzeczą, którą chciałam Wam pokazać, jest balsam do ciała, jak i do rąk. Jest to balsam z firmy Yoop. Ja mam akurat o zapachu wanilii i cynamonu. To, co uwielbiam w tych kosmetykach, w tej całej serii, to jest to, że to są kosmetyki bardzo naturalne, jak zresztą możecie zobaczyć, aż 98% składników to są składniki naturalne. Szczerze mówiąc, jest to w ogóle mój pierwszy kosmetyk z tej firmy, ale tak bardzo się z nim polubiłam, że zdecydowanie się wyposażę w inne produkty również tej firmy, bo są naprawdę genialne. A przede wszystkim ten zapach. Ja w ogóle wybrałam ten zapach, bo na jakimś forum wyczytałam, że on bardzo długo utrzymuje się na skórze i bardzo jest wyczuwalny, a mi właśnie o to chodziło, że jak już się czymś nabalsamuje, to chciałabym po prostu ładnie pachnieć. Tutaj, jak widzicie, mamy pompkę, konsystencja jest taka mocno kremowa, ale zbita, nie lejąca się, bardzo łatwo się rozprowadza. Jak zresztą możecie zobaczyć, bardzo łatwo się i tak pięknie pachnie. O Jezu, jaki to jest piękny zapach, przecudowny, bardzo pięknie pachnie. I to, co właśnie w tym kosmetyku bardzo polubiłam, to to, że tutaj jest w 100% naturalny ekstrakt z cynamonu i wanilii. Ponadto tutaj mamy naturalne, organiczne olejki, roślinne masło shea, gliceryna roślinna i ekstrakt z aloesu, olejek arganowy, kokosowy i z migdałów. Także, jak wiecie, olejki uwielbiam, więc po prostu czuć, że ten kosmetyk jest naturalny, iż po prostu działa, bo bardzo ładnie nawilża, mimo tego, że ja na przykład mam problem z suchymi łokciami, kolanami, a ten balsam sobie świetnie z tym radzi, po prostu go kocham. To jest mój numer jeden w ostatnim czasie, naprawdę totalnie. Po drugie, nie wiem, czy zauważyliście, ale w ostatnim czasie ściągnęłam swoje paznokcie hybrydowe. Miałam już je naprawdę bardzo słabe, nie absolutnie przez hybrydę, tylko przez nieumiejętne ściąganie, niestety, przez piłowanie frezarką. Więc postanowiłam właśnie ściągnąć. Chyba z półtorej miesiąca nie miałam już nic na paznokciach, mniej więcej mija półtorej miesiąca. A od miesiąca używałam właśnie odżywki od Bielendy Bio Vegan. Jest to odżywka, która jest z proteinami soi i z pszenicy. W ten sposób wygląda. I to, co Wam mogę powiedzieć, to to, że po miesiącu użytkowania naprawdę widzę, że moje paznokcie się wzmocniły. Teraz ja już je obcięłam właśnie przed filmem, bo one naprawdę już dobrze rosną i co zauważyłam, to po prostu są twarde, bo bezpośrednio jak ściągnęłam hybrydę, to one po prostu były, wiecie, takie mięciutkie, a teraz się naprawdę wzmocniły, także mogę Wam tą odżywkę właśnie polecić. Ja ją nakładałam codziennie przez jakieś 5 dni, potem zmazywałam i od nowa codziennie nakładałam kolejną warstwę właśnie tej odżywki do paznokci, także jeśli szukacie czegoś dobrego, odżywczego do paznokci, jeśli właśnie też macie jakąś przerwę od hybryd, to bardzo Wam tą odżywkę polecam. I kolejnymi kosmetykami do pielęgnacji jest szampon oraz odżywka. Jeśli obserwujecie mnie na moim Instagramie, link do Instagrama jest jak coś na dole, to zapewne wiecie, już wielokrotnie pokazywałam właśnie szampon i odżywkę z tej serii Naturebox. Ja tę serię po prostu uwielbiam, jest to już któraś moja z kolei, natomiast ten zapach używałam teraz po raz pierwszy i muszę Wam powiedzieć, że naprawdę uwielbiam tą odżywkę i szampon. Uważam, że są genialne, nie obciążają włosów, włosy są takie leciutkie, nawilżone i co fajne, szczególnie przy odżywce, że efekt jest natychmiastowy takiego wygładzenia włosów, one jednocześnie nie są obciążone, a co do szamponu, to przede wszystkim naprawdę dobrze się pieni i dobrze myje, bo często przy takich naturalnych kosmetykach, tutaj również, jak możecie zobaczyć, 98% składników naturalnych, często problemem jest to, że te włosy, ten szampon się nie pieni. Też używałam jakąś tam serię wcześniej,
wcześniej, a nie z tych kosmetyków, tylko czegoś innego też, niby naturalne, i miałam problem ze spłukiwaniem tego, później mnie głowa swędziała i tak dalej, więc szybko powróciłam do tej serii, bo tutaj tego problemu nie ma. Jakby dla mnie pienienie się jest ważne, bo wtedy mam wrażenie, że nie mam wrażenia, tylko to czuję, że te włosy są dobrze umyte i też łatwiej mi się po prostu spłukuje, bo wiem, ile jeszcze tego potrzebuję zmyć. Także ten szampon na pewno nie podrażnia, nie zostawia jakiejś swędzącej skóry, bardzo dobrze myje. Olej tłoczony na zimno, olej arganowy, czyli też daje bardzo mocne nawilżenie, bo on jest ten zestaw przede wszystkim do włosów suchych i zniszczonych, także jeśli macie włosy suche, to jak najbardziej. Ja bardzo lubię takie kosmetyki nawilżające do włosów, żeby one były, wiecie, takie mięciutkie i przyjemne w dotyku. Ja już bardzo długo używam tej serii, jak widzicie, tutaj już prawie też nic nie mam, odżywka trochę idzie mi wolniej, natomiast no, szampon zdecydowanie szybciej. I skoro byliśmy przy balsamie, to jeszcze pokażę Wam balsam. W ogóle bardzo się cieszę, że teraz tak dużo kosmetyków jest takich naturalnych, wegańskich. Właśnie ten szampon, odżywka są wegańskie, ten balsam również i tutaj z Fluff ta chmurka jest również wegańska i składniki są bardzo naturalne. Jest to balsam do ciała Fluff, który nazywa się chmurka do ciała i on jest przede wszystkim, słuchajcie, rozświetlający. Oczywiście też nawilża, ale u mnie, moim zdaniem, na pierwszym miejscu tutaj jest rozświetlenie. Jeśli już mnie oglądacie jakiś czas, to wiecie, że ja uwielbiam, jak skóra delikatnie błyszczy, szczególnie latem, ale nie tylko. Uważam, że jesień to jest też fajny czas, kiedy ta skóra jest, ma piękny kolor, jest nawilżona, także to też jest dla mnie ważne. Przy czym przy takich kosmetykach rozświetlających bardzo ważne jest to, żeby one nie były na skórze lepkie i ciężkie. Ja bardzo lubię, szczególnie teraz, od kiedy jestem mamą, że nakładam balsam i on po prostu w moment jest, w moment się wchłania, pięknie skóra jest rozświetlona i mogę wychodzić, jestem gotowa i właśnie tak jest przy tej chmurce. Już Wam pokażę, jak wygląda w środku. Ona ma taką śmieszną konsystencję, taką, zobaczcie, takiej trochę galaretki, ale nie musicie się obawiać, to nie jest nic twardego, ona jest taka mięciutka, faktycznie jak taka, o, aż mi wyleciało, jak taka chmurka. Zobaczyć, nie wiem, czy uda mi się to w kamerze pokazać. O, jest, ostrość jest. Nałożymy sobie tutaj, nie wiem, czy to kurczę, zobaczycie, ale on tak pięknie błyszczy, tak delikatnie rozświetla skórę, no uwielbiam, uwielbiam, uwielbiam ten efekt, kiedy skóra delikatnie błyszczy, no nie wiem, czy to w kamerze zobaczycie, ale ona stwarza właśnie taki, no, zostawia taki film, takie ma błyszczące drobinki, takie złote, które myślę, że te kosmetyki fajnie by się również sprawdziły latem, żeby właśnie nadać błysku opalonej skórze, ale jak wiecie, ja się nie opalam, używam różnych kosmetyków brązujących i wtedy też ten efekt jest i skóra wygląda tak ładnie, promiennie i świeżo, także za to ten balsam naprawdę bardzo, bardzo lubię. W kremach to od razu sobie przejdziemy do kremu również z firmy Fluff. Jest to Sleeping Cream, regenerujący krem na dobranoc z pyłem księżycowym. Jak zobaczyłam ten krem, to przede wszystkim zakochałam się w tym, jak ten krem wygląda, bo ma piękną, jakby to powiedzieć, piękne po prostu opakowanie, takie czyste, wizualnie bardzo takie delikatne, nieprzesadzone, bardzo mi się spodobał i przede wszystkim dlatego chciałam tego kremu spróbować. Ale również zaciekawił mnie tutaj składnik Synchrolife, który ma ochronić skórę przed niepozwalającym zasnąć niebieskim światłem, a ekstrakt z kamienia księżycowego pozbędzie się zmarszczek. To, co ja zauważyłam, używając ten krem, to przede wszystkim to, że bardzo, bardzo dobrze nawilża. Wydaje mi się, że ten krem jest najlepszy właśnie dla skóry normalnej, ewentualnie suchej, ponieważ rano, kiedy wstaję, często mam jeszcze taką, wiecie, tłustawą skórę, ale ja bardzo ten efekt lubię, ponieważ wiem wtedy, że ona jest w nocy na maksa nawilżona, a rano i tak twarz myję, więc nie jest to dla mnie żadną przeszkodą, a lubię właśnie, kiedy ona w nocy tak intensywnie się nawilża i regeneruje. Także na pewno porządnie nawilża. Jeśli chodzi o kolor, on jest taki blado, liliowy, fioletowy, coś takiego. Natomiast to, co muszę Wam powiedzieć, to to, że zapach jest dosyć specyficzny i myślę, że nie wszystkim się spodoba. Dla mnie jest mocno średni, no ale jeśli chodzi o krem do twarzy, to nie kieruje się przede wszystkim zapachem, nie zły, ale jest dosyć specyficzny. Jak będziecie miały możliwość u kogoś sobie powąchać, to po prostu zobaczcie. Natomiast wchłania się też bardzo szybko, nie ma żadnego problemu i bardzo przyjemnie mi się go używa.
I ostatni kosmetyk z firmy Fluff jest to tonik do twarzy, również oczywiście wegański. Ja akurat mam taką wersję, wiem, że jest ich kilka, ale właśnie przez ostatni czas używałam tego toniku. Ten tonik jest z kwasami AHA, który ma za zadanie złuszczać martwy naskórek, rozjaśniać i rozświetlać cerę, zmniejszać widoczność przebarwień, a ekstrakt z kumkwiatu ma odżywić i nawilżyć naszą skórę. Ja go używam i rano, i wieczorem i muszę Wam powiedzieć, że bardzo, bardzo lubię używać ten tonik. Jest taki właśnie fajnie regenerujący i mam wrażenie, że ta skóra jest po prostu taka bardziej jednolita i gładka, nie taka zaczerwieniona. Zapach jest bardzo świeży i delikatny, również mi się podoba. W ogóle ten aplikator z pompką jest też bardzo przyjemny. Także na pewno pozostawia skórę gładką, taką ujednoliconą, a jednocześnie nawilżoną. I ten duet właśnie z tutaj kremem na noc świetnie się u mnie sprawdził. I myślę, że możemy lecieć dalej, jeśli chodzi o produkt na komi teraz. Jest to, słuchajcie, serum dla cery trądzikowej i problemowej, który ma za zadanie nam skórę wygładzić, rozjaśnić, załagodzić stany zapalne i przyspieszyć gojenie się skóry. Może tego nie widać tutaj w kamerze, ale ja ostatnio od dłuższego czasu mam problem z moją cerą, natomiast wstrzymuję się przed leczeniem, aż skończę karmić. Natomiast też dowiedziałam się ostatnio, że wcale nie trzeba czekać do końca karmienia, więc chyba jeszcze raz się wybiorę do tego dermatologa. W każdym razie na czas właśnie ujednolicenia mojej cery i właśnie takich stanów zapalnych, delikatnych, ale jednak zaczerwienienia, sięgnęłam po to serum i muszę Wam powiedzieć, że naprawdę bardzo dobrze się sprawdza. Mogę tylko żałować, że nie używałam tego wcześniej. Oczywiście nie używam tego codziennie i cały czas, bo to też tak nie można. Natomiast to zauważyłam to, że jak mam, wiecie, jakieś takie wypryski podskórne, jakieś takie właśnie czerwone stany zapalne, to nie są pryszcze, nie mam problemu z trądzikiem, to nie jest trądzik, bo właśnie dermatolog mi powiedziała, tylko jakieś tam coś z naskórkiem. Coś pod skórą, coś nad skórkiem, teraz nie pamiętam. Aczkolwiek właśnie to serum sobie świetnie radzi i widzę, że ten stan zapalny po prostu mi znika po paru dniach. On oczywiście wraca, bo ja muszę go pewnie wyleczyć od wewnątrz, ale to serum sobie świetnie z moją skórą radzi, przynajmniej na ten moment, kiedy nie mogę zrobić nic więcej. To bardzo to serum się sprawdziło i sprawdza. Wiem, że jest dużo różnych, kurczę, jakieś włosy to mam, dużo różnych rodzajów, więc możecie sobie posprawdzać, ale na pewno jest to coś wartego uwagi. I jeśli chodzi o moją problematyczną cerę, używałam też w ostatnim czasie pianki z Dermedic, która wygląda w ten sposób. Jest to pianka, która również jest dla skóry z problemami, czy to z trądzikiem różowatym, czy to generalnie do skóry, która wymaga właśnie takiego oczyszczenia, regeneracji, bo jest to też pianka hipoalergiczna, więc absolutnie nie powinna nas podrażniać ani uczulać. I muszę Wam powiedzieć, że również bardzo dobrze mi się sprawdza, świetnie zmywa makijaż, nie podrażnia. Tu jest właśnie napisane z tendencją do nadreaktywności pajączków, rumienia, trądziku różowatego. Jest tu również właśnie w składzie woda termalna. Ja kiedyś bardzo dużo używałam wody termalnej, żeby właśnie złagodzić te stany zapalne. Muszę do niej właściwie wrócić. Natomiast to, co też zauważyłam, to nie mogę jej używać codziennie, bo potem miałam suchą skórę, więc chyba nie jest z moją cerą aż tak źle, co mnie bardzo cieszy. Natomiast bardzo fajnie łagodzi właśnie te wszelkie stany zapalne. I właśnie do tej pianki zaczęłam używać płynu micelarnego również z Dermedic. Ja go używałam i używam tylko na twarz, nie używałam do zmazywania makijażu, może dlatego też tutaj, jak widzicie, zużycie jest mniejsze, ale do oczu ja mam coś innego, a zależało mi właśnie, żeby używać go na skórze. On, słuchajcie, ma pielęgnować wrażliwą skórę, działać łagodząco, wyciszająco na zaczerwienienia. Jest on przede wszystkim neutralny dla oczu, jeśli zmazujecie właśnie tym płynem makijaż oczu, bo jest przebadany również pod względem właśnie podrażnień na oczy okulistycznie, o to się chyba tak nazywa. Więc jest to bardzo delikatny płyn, który fajnie zmywa resztki makijażu, łagodzi tą czerwoną skórę, więc jeśli macie też takie jakieś problemy jak ja, to mogę Wam ten płyn polecić. I słuchajcie, w tym sposobem dobrnęliśmy prawie do końca. Mam ostatni produkt, który chciałam Wam pokazać. Jest to po prostu żel do golenia. Jak wiecie, żelów do golenia mamy bardzo dużo w
do wyboru. Natomiast ja najbardziej lubię ten, bo przede wszystkim jest tani, dobrze działa, jest nawilżający, jest wygładzający, świetnie się sprawdza, nie jest drogi, jest dosyć wydajny, więc naprawdę bardzo go lubię. Jest to, jak zobaczyć możecie, firma Joanna, który właśnie na Ezebrze jest bardzo tani, ten żel do golenia. On ma tutaj ekstrakt z melona, więc muszę Wam powiedzieć, że pachnie do tego przepięknie. Także przede wszystkim podoba mi się to, że on bardzo dobrze nawilża. Ta skóra przy goleniu nie jest sucha, tylko właśnie nawilżona. No cóż więcej powiedzieć o żelu do golenia, po prostu mi się bardzo dobrze sprawdza, jest tani, bardzo go lubię i w sumie kupuję go bardzo często, o ile nie w ogóle najczęściej. Także to byłyby wszystkie kosmetyki, jakie chciałam Wam pokazać, o jakich chciałam Wam opowiedzieć, które w ostatnim czasie bardzo mi się sprawdziły. Wszystkie te kosmetyki możecie właśnie znaleźć w sklepie internetowym, w drogerii Ezebra i o wiele więcej rzeczy, więc zachęcam Was do sprawdzenia tych kosmetyków i nie tylko. A w tym filmie to by było wszystko. Oczywiście subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, a my się widzimy już niedługo w kolejnym filmie, także do zobaczenia. Pa, pa.